Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale For Real by David. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować, jak wykręcić tą długą śrubę z zawieszenia wielowahaczowego w Audi. Będzie to Audi A6, pokażę Wam, jak to zrobić. Najpierw poluźniamy nakrętkę. Ten akurat model nie jest za bardzo zardzewiały, ale zwykle to są bardzo, bardzo zardzewiałe modele u mnie. Jak wiecie z wcześniejszych filmików, mieszkam w Szkocji i tutaj wszystko naprawdę bywa bardzo zardzewiałe. Ten akurat musiał być garażowany, że nie jest. Dobra, nakrętkę mam ściągniętą, odkręconą. Teraz zobaczcie. Tu mam taką przedłużkę, pokrętło 60 cm. Nie wiem, czy widać. Ja je naprężam i śruba nawet nie drgnie, tak? Nie ma co ciągnąć na siłę, bo na pewno tą śrubę uszkodzicie, zerwiecie. Ja czuję, że już ona powinna ruszyć, a ona nie chce ruszyć, tak? Jak ja tutaj naprężam na końcu tego pokrętła. Jak to należy odkręcić? W bardzo prosty sposób. No musicie mieć palnik albo coś do podgrzania tutaj, tak? W którym miejscu będziemy podgrzewać? Będziemy podgrzewać odtąd, tutaj, dotąd, tak? Nie podgrzewamy końcówek, tam gdzie jest końcówka tej kramli, bo możemy ją za mocno nagrzać i ona może pęknąć, tak? Także nie podgrzewamy tej końcówki, czy tej końcówki, podgrzewamy w środku tutaj, tak? Będę podgrzewał w środku, jednocześnie drugą ręką będę napinał te pokrętło w dół, tak? Żeby poluźnić śrubę. Dobra, przechodzę do podgrzewania. Mówię, jak nie macie palnika gazowego, to musicie użyć jakiegoś palnika takiego z butlą czy coś, żeby to delikatnie podgrzać, tak, i jednocześnie ciągnąć na dół, aby odkręcić. Być delikatnym, spędzić na tym 15 minut, niż później się martwić, rozwiercać czy kombinować, żeby tą śrubę wydostać stamtąd, tak. Tą śrubę należy wymienić przy każdym wyciągnięciu. Już ją mamy luźną, już ją wyciągamy, tak? Mówię, lepiej spędzić 10 minut, się z nią pobawić, niż po prostu urwać tą śrubę, wybijać ją i kombinować. Wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy podgrzewania tego, ale powiedzcie mi, czy lepiej co, uderzać i pokrzywić to? No też nie, nie? Jak będziecie w to uderzać, to pokrzywicie, to jest tylko aluminium, tak? Dobra, to mamy
wyciągnięte, przechodzimy dalej. Ja to zostawiam w środku i przechodzimy dalej. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie mi łapkę w górę, zostawcie mi komentarz. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału, abyście byli ze mną na bieżąco. Dzięki, na razie, cześć.